Cześć widzowie, pamiętajcie, aby się zdrowo odżywiać, zwłaszcza przed treningiem, to jest najlepsza przed treningówka. Zaczynamy jeść arbuza na czas. Kto szybciej zje, ten dostanie serduszko i łapkę w komentarze, o ile zostawi komentarz. Wiecie co, dobra to jest przed treningówka i w ogóle, bardzo typiczna, ale sikać się po niej strasznie chce, dlatego miałem trening przerywany. No, ale przynajmniej odpocząłem między seriami. Nie tak jak ostatnio. Zastanawiam się teraz, co mógłbym zjeść w kolejnym filmie. Może cebulę? A nie wiem, czy dam radę. Ale nie łapcie mnie za słowo i nie proponujcie jakichś dziwnych produktów, które mógłbym zjeść. Na przykład, nie wiem, rybę kiszoną. Swoją drogą, jak ryba może być kiszona? Ja nie wiem. Kiszone to mogą być tylko ogórki kiszone, a nie ryba kiszona. Ja nie wiem, co na tej Skandynawii, czy tam nie wiem gdzie, jedzą. A, aż mi się przypomniało. Dlaczego pierogi ruskie są ruskie, skoro barsz jest polski, danie jest polskie, to dlaczego się na to mówi, że są ruskie? Nie rozumiem. Ja to jestem przeciwny temu. Wolałbym, żeby to były polskie albo coś. Dobrze, a przechodząc do instruktażu tego ćwiczenia, które widzicie na ekranie, to robię sobie taki wariant na warki i po prostu zmieniam ruch co jakiś czas, to w jedną stronę, to w drugą. Poszukuję się w tym nowych jednostek motorycznych, aby uzyskać hipertrofię. W jednym z odcinków na barki robiłem coś całkiem podobnego, z tym, że wtedy trzymywałem handle w poziomie, w ogóle nie spuszczając ich w dół. Zarówno w jednym, jak i w drugim ćwiczeniu bareczki było mocno czuć, ale nie tylko barki, bo i plecy, i całe ramiona, więc ćwiczenie wielostawowe, można powiedzieć. Wiem, hejtowaliby mnie za to, ale przynajmniej coś poćwiczyłem. Co myślicie o mojej redukcji? Widać już coś, czy nic? Chyba nic. Dobra, nieważne. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem wykroki. Wykroki z cukrem. 10 kilo. Już wam wcześniej mówiłem, do czego na moim kanale służy cukier, więc nie będę się powtarzał. Jest to tylko obciążenie. Nie robię z tego jakichś dziwnych rzeczy poza przetworami, więc spokój tam. Nie ma problemu. Co tam jeszcze? Wykroki dość pokraczne, bo nie robię w ogóle wykroków, muszę się przyznać. I właśnie zaczynam robić wykroki. Zawsze robiłem jakieś tam przysiady z lekkim obciążeniem. Tego czasu robiłem ze sztangą 80 kg, 90 nawet, ale tylko na kilka powtórzeń. Nogi zawsze olewane były. Tak jak to mówi trener Paweł, nogi są nieważne. Ważne, żeby ćwiczyć górę i mieć dużą masę. No ale teraz na serię. Starałem się zaangażować bardziej jedną nogę, drugiej praktycznie w ogóle. A wygląda to trochę dziwnie, jednak ja tam czułem mięśnie jednej nogi, a nie dwóch, więc chyba wszystko było dobrze. Wyznaję zasady treningowe zgodnie z rozporządzeniami trenera Pawła, ale również oglądałem takie kanały jak Sam Sulek, czy jak mu tam, i on tam coś gada o tym, że nieważne jak, półruchy, wszystko, byle ćwiczyć do upadku. Oczywiście gość nie do końca ma rację. No oczywiście Sam Sulek nie do końca ma rację, bo trener Paweł ma rację. Dlaczego Sam Sulek nie ma racji? No bo czasem trzeba odpocząć po prostu, zregenerować się, strzelić browara albo 7. No wiecie jak to jest, zjeść kiełbasę, kilo albo 2 kilo, popływać w jakiejś miejscowej sadzawce, przepłoszyć wszystkie ryby i tak dalej. Skoczyć na bombę, a później leżeć na plecach na wodzie. W sumie nie głupi pomysł, gdyż pewne badania wskazują, że chłodna woda może przyspieszyć regenerację. Ale jakie badania, to wam nie powiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapka elo, cześć.